Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj do przejrzenia kolejne dwa demo. Będzie to Hunter Hunted oraz Muppet wersja pod Windows 95. Hunter Hunted, czyli taka trochę nietypowa strzelanka z widokiem przekrojowym, jak to sobie teraz właśnie zobaczymy w recenzji. Tutaj już od samego początku te podpisy pod screenami są takie trochę dziwne, ponieważ kiedy do tworzenia gier używamy programów klasy Softimage, ok, produkt finalny nie może wyglądać źle. Wszystko spoko, tylko że to raczej nie jest screen z gry, tylko jakaś wyrenderowana grafika na potrzeby komercyjne, że tak powiem. Dobra, nie rozumiem właśnie za bardzo, dlaczego tak to podpisali. Sama gra nawiązuje do filmu Uciekinier, nie widziałem nigdy tego filmu. I jest to właśnie jedna z pierwszych gier typu KAA, czyli Knot czy Not Another Adventure, czyli coś z węzłami generalnie. Sama recenzja, no całkiem okej, tutaj autorowi się nawet gra podobała. Chwali właśnie grafikę z VGA. No, co do tej pikselozy, to właśnie nie wiem, ale coś mi się wydaje, że chyba jednak będzie trochę tej pikselozy. Tak samo ruchy bohatera wyglądają trochę sztucznie, no ale no, myślę, że to nie są takie jakieś bardzo, jakby to powiedzieć, ciężkie zarzuty. Tutaj tak samo stajemy oko w oko ze stworami z innych cywilizacji. Znaczy tutaj to mam wrażenie, że raczej dwóch ludzi się bije, a nie z jakichś innych cywilizacji. Potem dalej tutaj mamy właśnie taki fragmencik, który się odwołuje do dema, ponieważ w demie tam możemy znaleźć bazukę za ścianą, gdzie jest strzałka. No teraz sobie zobaczymy w pierwszej mapie. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Jedna właśnie z gier, która umożliwiała granie na jednym PC dwoma osobom. Szkoda właśnie, że nie można było używać klawiatury dla obu graczy, tylko drugi z graczy musiał używać joysticka. Sama recenzja autorstwa Misia Kolabora. Jeśli chodzi o wymagania, no to mamy Pentium 8 MB Windows 95. Okej, okay, to tak, myślę, że tutaj będzie wszystko. Przejdziemy sobie teraz do instalacji. Dobrze, kontynuujemy. Mój ulubiony Install Shield. Dobrze, tutaj sama instalacja to nie jest nic niezwykłego, że tak powiem. No, może on ci będzie chyba do C-Program Files. Nie, do CSR. Okej, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Dobrze, instalacja zakończona. Nie będziemy odpalać od razu gry, tylko przejrzymy sobie oczywiście readme, które z tego co widzę się nie odpaliło właśnie po zaznaczeniu tego checkboxa. Także zobaczymy, gdzie gra się zainstalowała i wyciągniemy sobie stamtąd readme. Czy to będzie na dysku C, Sierra... Okej. Czy nietypowo readme mamy właśnie w WordPadzie. Wow, nigdy nie myślałem, że ktokolwiek przeczyta nasze readme. No, można się zdziwić. Tak generalnie, no to większość osób raczej nie czytała, no bo po co? Większość osób właśnie wolała sobie to tam przejrzeć od razu w grę. Ewentualnie wracała do readme wtedy, kiedy potrzeba było klawiszy, jeśli nie można było ich przestawić w programie. Ja właśnie lubię przeglądać, co tam pisali. Na przykład tutaj mamy takie bardziej szczegółowe informacje, czyli że gra chodzi pod Pentium 90, a najlepiej, żeby mieć właśnie 133 albo szybszy i 16 MB. No, mamy 128, także tutaj nie ma żadnego problemu. Oczywiście DirectX. Tak, tutaj klawisze. O, właśnie to jest to, czego mi brakowało. Czyli zmieniamy właśnie page up, page down. Dobrze. Okej, tak naprawdę tutaj nie ma nic więcej ciekawego. Dobrze, i teraz jeszcze zanim sobie odpalimy grę, to ja sobie tylko zbiję rozdzielczość, ponieważ jak to zwykle bywa z tymi niektórymi grami, ta rozdzielczość jest po prostu 124x768, jest za wysoka. Dlatego potrzeba trochę zmniejszyć, żeby to lepiej wyglądało. Znaczy tam później tak skalę mi to podbija do 1080p, ale jak gra na zewnętrznym ekranie, no to lepiej to wygląda. Dobrze, to myślę, że możemy zaczynać. Tutaj na początku taki właśnie krótki opis, że zmieścili właśnie demo w 7,5 mega, czyli tam potrzeba było chyba 4 albo 5 dyskietek, żeby to weszło. Następnie mamy, że jak tylko zagracie w tą wersję, no to na złamanie karku polecicie do sklepu kupić prawdziwą wersję gry z tonami wszystkiego, no wszystkiego więcej po prostu. No a tutaj przypomnienie sterowania, to już widzieliśmy w readme, także nie będziemy tego przeglądać oczywiście. Okej, okay, myślę, że możemy lecieć dalej. No, tutaj kolejna plansza, taka reklamowa trochę. No, podobnie. Tak trochę dziwnie to zrobione, ale okej. Okay. Dobrze, myślę, że możemy przejść do właściwej misji w takim razie. Czyli tak na początek mamy właśnie objectives, czyli cele. Czyli mamy czas po prostu i musimy dostać się... tutaj mamy chyba 3 minuty, tak? Prawie 3 minuty. Czasu, żeby się wydostać z tego miejsca. No, spróbujemy. Nic nie obiecuję. Okej, okay, go. Tak, tutaj już wiem, że za ścianą jest bazuka z recenzji.
Sobie tak się dziwnie zamyka. Okej. Okay. Nie no, fajnie wygląda. Dynamiczna gra jest. Te przejścia chyba mi się najbardziej podobają. Właśnie nie mogę być zbyt blisko, bo jak uderzam bazyką, to wtedy też dostaję obrażenia. Kubek nie wiem do końca po co, ale... Też mam wrażenie, że klawiatura mi przestaje działać tak jak trzeba. Szczupakiem. Tak się domyślam, że... Okej. Okay. Kurczę, nie spodziewałem się, że aż tak szybko odpadnę. Dobra, tutaj jest tak, że są właśnie trzy plansze, także zagramy sobie wszystkie trzy. O, generalnie chodzi o to, żeby pokazać, jak go wygląda, ponieważ... To nie jest jakoś szczególnie mój gatunek. Dobrze, czyli tak, jesteśmy właśnie szczurem w kanale. Musimy wydostać się, znaczy musimy znaleźć Anchor, to jest kotwica, czyli jakiś coś od kotwicy i TV, czy telewizor. I wydostać się zanim ucieknie czas. Domyślam się, że już będzie ciężko. Jakiś shuriken dostaliśmy, czemu nie? Okej, czyli tam jest wyjście. Czy musimy znaleźć tu coś od kotwicy, zanim upłynie czas. Kurczę, skacze gościu. Zbroje. Jakaś szybka jest, ale nie wiem, czy to o to chodziło, czy... Ciężko powiedzieć. No i tutaj właśnie musimy ten skok szczupaka zrobić. Śmiesznie to wygląda. Nie wiem, czy to właśnie chodziło o to. Czy już mam po prostu to, co potrzebuję, czy... Nie. Czy to nie była ta szybka? Tutaj nic nie ma. A, to chyba o to chodziło. Ha, udało się. 8 sekund. 8 sekund przed końcem mapy. Okej. Okay. Dobrze, tutaj nie mamy czasu. Czyli musimy zneutralizować czerwonego robota ochrony i ukraść kawałek właśnie tego Anchor Board. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, jak ten poziom wygląda. Tutaj jest głupie tak, że jak chcę właśnie kucnąć i strzelić, to nie kucam, to właśnie nie strzelam wtedy, tylko te wyładowania elektryczne robię. To jest takie zdradliwe. Okej, okay, nie wiem co to jest, ale chyba tego nie aktywowałem. Okej, okay, tam jest strzelbę. Kurczę, nie wiem, to jest chyba jakaś dekoracja, bo nie mogę z tym nic zrobić. Teraz
Potem jest właśnie tutaj, bo mam za mało życia, żeby się przedostać, tak się domyślam. Tak, bo tutaj nie mogę, tak jak w Tomb Raiderze, zawisnąć. Nie, nie łapię krawędzi. Okej. Okay. Kurczę, prawie się udało, ale... Jake loses. Dobra, no nic. To było właśnie pierwsze demo. Tak jak mówię, nie będziemy się tam rozwodzić zbyt długo. Nawet spoko się grało. Teraz w momencie, kiedy tutaj sobie przyklikam ten ekran, to on mi się włącza po prostu ponownie. Pierwsza misja. Spróbujemy sobie wyjść stąd. Aha, nie będę mógł chyba inaczej tego zrobić. Okej, zrozumiał. Dobrze. Spoko. Okej, czyli przechodzimy teraz do drugiego dema, czyli będą to mapety tym razem. Czyli mamy tutaj właśnie wersję pod Windows 95. Wersja pod Windows 3.1 nie działa pod tym systemem, już ją próbowałem odpalać, także nic się nie dzieje. Ale zanim podobnie przejdziemy sobie do dema, to obejrzymy sobie recenzję. Okej, powrót mapetów. Mapety dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, był taki program właśnie telewizyjny, gdzieś zaczęli w latach 50. XX wieku, czyli jakoś w 1955 zaczęli wypuszczać to w Stanach Zjednoczonych. I generalnie to był taki nie wiem, serial powiedzmy dla dzieci, ale też nie zawsze. Były też takie różne wersje, gdzie taki bardziej humor dla dorosłych był. W każdym razie zawsze to się zaczynało tym, że poczekaj, Kemi, to powiem ci kawał. No. Dla tych, którzy właśnie kojarzą, no to na pewno poczują się jak u siebie w domu. Gra jest bardziej skierowana dla dzieci, z tego co można wyczytać. Autorem recenzji jest Andrzej Sitek. Tutaj Krzysiek, tylko nie wiem, który Krzysiek poleca generalnie. Sama gra była właśnie stworzona w kooperacji z Walt Disneyem. To tak jak jest opisane w recenzji, że mamy te wszystkie tła tak bardzo ładnie narysowane. No i podobnie mówi, że nawet jeśli nie jesteśmy fanami mapetów, no to po tej grze zostaniemy. No nie wiem, mi się, bo po ograniu tego dema to raczej mi się nie udało zostać. Właśnie nie gramy sami, tam nam będzie pomagać papuga i w pełnej wersji też jest jeszcze jakiś inny koleś, który nam pomaga, którego oczywiście nie ma w demie. Podobnie tutaj jak sobie zobaczymy ten opis, to pierwszej misji nie ma, jest tak jakby fragment tylko powiedzmy początku i później zaczynamy od drugiej misji. Tutaj sobie zaznaczyłem, że jest właśnie ten opis, co będziemy mogli robić w demie. Okej. Sama właśnie gra jest taka dosyć prosta w obsłudze, ponieważ obsługujemy ją samą myszką, nie potrzeba tam klawiatury tutaj. Jesteśmy na wyspie skarbów i tak dalej, także tego typu pirackie klimaty w niej są. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Szkoda właśnie, że gra była w wersji angielskiej, ponieważ, no nie wiem, zamieszczając powiedzmy grę w Polsce po angielsku, no to jeszcze nie był ten okres, gdzie dzieci już zaczynały mówić po angielsku. Ja tak kojarzę, że sam miałem lekcję angielskiego dopiero w piątej klasie podstawówki bodajże, a przez, czy w piątej, czy w szóstej, bo to wtedy jeszcze było na 6 klas. I kojarzę, że miałem właśnie 2 lata język rosyjski, także tak dosyć późno ten angielski się pojawił wtedy. Więc jeśli ktoś nie miał rodziców, nauczycieli, no to raczej nic nie rozumiał z tego typu produkcji. Okej, czyli tutaj jeśli chodzi o wymagania, no to chodziło na wszystkim DX2 66 MHz, 8 MB, no ale już potrzeba było CD-ROM, ponieważ głównie te wszystkie filmiki i dźwięki się ładują z CD-ROM-u. Dobra, to taki trochę chaotyczny opis, ale mam nadzieję, że jest okej. Tak, tutaj chyba nie ma żadnego readme. Ewentualnie zobaczę jeszcze na płycie, ponieważ tak mi się wydaje, że nie zaproponował mi, ponieważ przy odpaleniu gry nie ma żadnej instalacji, tylko się odpala prosto gierka. Okej, czyli wydaje mi się, że znalazłem ten katalog. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Special. Czyli generalnie wszystko, co jest w tym katalogu, to teoretycznie jakbym to skopiował na dysk, to może by nawet trochę szybciej chodziło. Więc tak się domyślam, że zaraz to zrobimy. A teraz przejrzymy sobie jeszcze. Okej, trochę rozpikselowana ta bitmapa. O, tutaj jest właśnie readme. Demo magazyn, okej. No, czyli opis generalnie taki, co tam znajdziemy w katalogu i tak dalej. Wymagania sprzętowe. No, czy tutaj się pokrywa z tym, co było w piśmie? Jak grać? No, tutaj tak naprawdę nie będziemy mieli dużo do ogrywania, ponieważ ta przygoda jest taka dosyć krótka. Dobrze, to ja sobie to szybko skopiuję na dysk i zaraz będziemy to właśnie ogrywać. Dobrze, generalnie chodzi właśnie o to, że wszystkie takie dźwięki i tak dalej się dogrywają z płytki i wystarczy, że płytka jest, powiedzmy, nie są w kolejności wypalone te rzeczy, no to będziesz szukał po całej płytce i mamy takie właśnie wtedy zwisy, więc dlatego to odpalam z dysku. Dobrze, no to lecimy.
Hey ho, Kermit the Frog here. Welcome to Kermit! I got some great new pirate jokes for the game! Well, not now, Fozzie. You see, wait! Did you hear the one about the pirate who kept falling down? They called him Black and Bluebeard. Ah! Waka waka! Any more jokes like that, Fozzie, and you'll waka waka the plank. Hey, that's funny! Can I use that? Sure, but first you have to take your place in Bristol, please? No. Yeah, go ahead, right by the door. Yep. Okay, start the opening! Woo! Boink. Fajnie się zaczyna, fajna muzyczka. Hey there! You look like you could use some new clothes. Come on in! Dobrze, czyli właśnie zaczynamy od tego, że powinniśmy mieć... Znaczy jesteśmy tak jakby w środku fabuły, czyli musimy zdobyć nowe ciuchy dla nas, pirackie. Tego oczywiście się nie da zrobić w tym demie, także spróbujemy sobie tam poklikać wszędzie, żeby zobaczyć wszystkie możliwości. Good news! I got you a job at Pop's Potpourri. I hear that Pop's pays high rewards for keeping pirates out of his store. Good luck! No, czyli tak jak było opisane w recenzji, będziemy strzelać z kuszy do piratów, którzy przychodzą brać rzeczy na kreskę. Ale tutaj poklikamy sobie jeszcze wszędzie, gdzie można. Wow, Pop's Potpourri. Well, I bet I'd look stylish in one of them Monsieur Edwardies. Too bad Pops won't let me in his store. Mhm, czyli to był jeden z tych piratów, do którego będziemy strzelać. I can't wait for this pirate convention to end. Bristol just brimming with these no good, no tipping buccaneers. Nie wszyscy są zadowoleni z obecności piratów w mieście. You look like you're in a bit of a sticky wicket, friend. Why don't you go to the store and pick up some new clothes? Please. Nie, no fajne takie animacje. Gargoyles! Looks like somebody I know. Handsome fella. Everything first-rate for my little vermin face. Already you're so romantic. But the trip is just beginning. I have a surprise for you. Okej, nie wiem, czy się dowiemy, jaka to była niespodzianka. I can't wait till them pirates ship out. They're driving away my business. There. You look like you could use some new clothes. Come on in. We'll talk turkey. He's in luck. I happen to speak turkey. That's a figure of speech. Yeah. No, it's not. We're really gonna talk turkey. Got him. Hey, there you are. Say, I'm working on something that could pay for this whole trip. Let's meet down at the docks in a little bit, okay? See you down there. Okay, czy tutaj teoretycznie moglibyśmy pójść do doków? Sorry, matey. The Bristol docks are reserved for full-time sailors. Them's the rules. Full-time sailors, czyli do pełnej wersji gry. Okej, to ja chyba już wszystko kliknąłem na tym ekranie. No tak jak widzicie, nie ma tutaj dużo rzeczy. Dobra, okej, to idziemy teraz postrzelać trochę. The anti-buccaneer lunch launcher is ready for firing. Good luck! Okej, czyli zasady są całkiem proste. Musimy po prostu wrzucić ciasto do kuszy.
I kiedy przychodzi taki gość, jest taka muzyczka, nie strzelamy wtedy. Tylko strzelamy wtedy, kiedy pojawi się pirat. Tak jak na przykład teraz. Nice shooting! Let me ring her up! Okej, czyli za każdy dobry trafiony, za każdego dobrego trafionego pirata dostajemy jeden punkt. I tutaj chyba chodzi właśnie o to, że w pełnej wersji, kiedy tam dostaliśmy wystarczająco dużo punktów, no to dostawaliśmy te ubrania pirackie i fabuła szła dalej. Tutaj natomiast, o ile dobrze kojarzę, możemy chyba strzelać cały czas. Gra się po prostu nie zatrzymuje. Znaczy, no nie, tak mi się wydaje, bo doszedłem do 10 punktów i potem już się nic nie działa. Okej, tego żeśmy nie trafili, a tutaj powinna się taka muzyczka załadować, znaczy taki dialog. Got another. No i tak oczywiście możemy sobie strzelać i strzelać i strzelać, także tutaj... może jeszcze pokażę wam, co się stanie, jak zastrzelimy nie tego, co trzeba. Whoa, that was one of my customers. I'll have to dock you for that one. Okej, czyli w momencie, kiedy strzelimy do jego klientów, no to prawdziwych klientów, no to nie dostajemy oczywiście punktu. Czyli tutaj co możemy więcej zrobić? Możemy wyjść. Możemy zapytać się papugę jeszcze raz, co mamy zrobić. Okej, here's how you do it. You put the pie on the launcher and use the red button. And remember, hit the pirate, not the parrot. Pirate, parrot, pirate. You get it? Please, I just had my feathers done. A mówię, żeby nie strzelać do niego. Teraz tak, moglibyśmy jeszcze właśnie przejść w prawo. Hold on, matey. Get the real game and you can buy some fancy clothes from a short ward. The clothes horse. Ha ha! No, czyli w pewnej wersji gry możemy właśnie kupić te ubrania. Tutaj no to raczej się to nie stanie w tej wersji. Okej, okay. To było chyba na tyle. Gra całkiem sporo ważyła, bo 50 mega na kompakcie piechotą nie chodzi. No ale myślę, że warto było właśnie wrzucić to demo, ponieważ jeśli znaliśmy angielski, no to mogliśmy sobie właśnie pograć. Skierujemy się teraz do wyjścia. Oh, leaving so soon! If you really want to leave, just tap the door one more time. Okej, okay, trzeba jeszcze raz kliknąć. Hey Hawkins! Hope to see you again! Okej, czy tutaj na koniec jeszcze taki ekran pożegnalny. Możemy się z niego dowiedzieć, że w pełnej wersji gry będziemy mieli trzy kompakty wypchane treścią po brzegi. I możemy albo właśnie wyjść, albo możemy odtworzyć trailer filmu mapy Treasure Island. Co też właśnie zrobimy. Coming soon on video. Set sail with Muppet Treasure Island. It's the hilarious high seas adventure for the whole family. And now, act fast and save up to $10 when you buy the hit movie Muppet Treasure Island. See store for details. Okej, okay, całkiem fajny sposób na pokazanie trailera. Na takim małym ekraniku, no to wiadomo, że to mniej miejsca zajmie na płycie niż film na pełny ekran. Jeszcze wtedy, kiedy nie było takich kodeków dobrych. Dobrze, to myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Ja wam dziękuję za oglądanie i spotkamy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.